sklepie u Artura, na stoliczku, stało sobie akwarium z rybkami. Cześć, Niebieska. Na co? Ja mam takie pytanie, wiesz. Słyszałam, że ty wierzysz w człowieka, który zbudował akwarium. Ten cały nasz świat. Tak, jest człowiek, który zbudował całe to nasze akwarium, umieścił tu te wszystkie rośliny, no i w ogóle to wszystko, co tu jest. Nie, no to są jakieś religijne zabobony, w co wierzą tylko stare karpie. Nie ma żadnej istoty większej niż... Nie, poza naszym światem istnieje jeszcze inna rzeczywistość. Jest coś więcej niż to, co tutaj widzimy i dotykamy. Cześć, słyszałam, o czym rozmawiacie. Że niby istnieje jakiś stwórca, który stworzył cały świat. Nie, no to są tylko jakieś religijne bzdury, zabobony. Nie ma żadnej istoty Czyli większej uważasz, od nas. Jak to wszystko powstało? Jak to wszystko się zaczęło? Jaki jest początek tego naszego świata? Na początku był wielki wybuch. I z tego wybuchu powstał filtr wodny. I dzięki temu filtrowi rozwinęło się życie w akwarium. Mamy czym oddychać i możemy żyć. Dokładnie tak. Nie, no o czym wy mówicie? Przecież ja czasami widzę człowieka przez szybę, jak przychodzi, daje nam jedzenie. No, są ponoć tacy, którzy widzą coś poza szybą, ale my to nazywamy schizofrenią. Powinnaś uważać na to, jak jesz wodorosty. Ja płynę. Cześć. I co za bzdury. Nie ma żadnego człowieka. Nie ma człowieka! Nie ma człowieka! Cześć, rybeczko! Nie ma człowieka! 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 A ty co? Myślisz, że istnieje jakaś istota wyższa od nas? Nie no, nie ma Boga, nie ma Boga, nie ma Boga, nie ma Boga. I co, Marcinku, zrozumiałeś, o czym był ten film? Tak, to taka przenośnia, która mówi o tym, że Bóg stworzył cały ten świat, chociaż wielu wolałoby wierzyć, że powstał on z wielkiego wybuchu lub w jakiś inny dziwny sposób. Dobrze, Marcinku.